Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak kolega mnie już przedstawił, nazywam się Marcin Działek. Że mamy. W razie prezentacja nam nie działa. Okay. Dobrze. Zacznę od przedstawienia siebie. Tak jak kolega już na wstępie powiedział, jestem doradcą inwestycyjnym. Mam 402 numer licencji. Pracuję w biurze doradztwa inwestycyjnego domu maklerskiego BZWBK. Zajmuję się na co dzień analizą. Zajmuję się na co dzień analizą rynku walutowego przede wszystkim, jak również rynków kontraktów terminowych CFD. Mamy małe problemy techniczne widocznie. Dobrze, ja może zaraz Państwo zobaczą te informacje. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć tyle, że. Tak, jasne. Już. Widzimy, problemy techniczne w dalszym ciągu trwają. Ja zajmuję się supportowaniem i analizą techniczną rynku walutowego. Tak jak powiedziałem, rynków CFD. Na platformie inwestycyjnej publikuję sygnały inwestycyjne. Odkąd podjąłem współpracę z domem maklerskim BZWBK, jest to przeszło 1700 sygnałów. Trochę więcej na temat samych sygnałów, jak i wyników na samym końcu. Dodam tylko, że ja jestem analitykiem technicznym, czyli przede wszystkim interpretuję wykresy, w mniejszym stopniu zajmuję się analizą fundamentalną. Dodam tylko, że przede wszystkim specjalizuję się w teorii fal Eliota, czyli takiej najbardziej zaawansowanej i najbardziej skomplikowanej metodzie analizy wykresów. Kilka słów na temat samej teorii fal Eliota również Państwu powiem. Mam nadzieję, że część z Państwa była wczoraj na wykładzie analityka, który przyjechał do nas z Irlandii, który prowadzi filię Elliott Wave International. Myślę, że on przede wszystkim przekazał Państwu podstawowe informacje o tej teorii. Ja dosłownie w kilku prostych słowach to, co jest najważniejsze, o czym często na rynku się zapomina. Przede wszystkim będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć o moich doświadczeniach. Ja zaczynałem pracę od zarządzania aktywami. Tak naprawdę nadzorowałem portfel o wartości ponad 5 milionów złotych. Sam zarządzałem milionem złotym. No i przez 2 lata pracy współpracowałem z kilkunastoma traderami. I to może być o tyle istotne, ponieważ wiele się od nich nauczyłem. Bardziej wiele złego. Natomiast zobaczyłem przede wszystkim błędy, które zawodowi traderzy powtarzają rok do roku, rok do roku. Ponieważ grupa traderów, z którą pracowałem, to tak naprawdę osoby, które zaczynały handlować jeszcze telefonicznie, dzwoniąc do Singapuru i zajmując pozycje na euro-dolarze czy na innych instrumentach finansowych. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mieć prezentację, żebym mógł wyświetlać kolejne slajdy. Dobrze, mam informację, że za 2 minuty zaraz się wszystko pojawi. Swoją prezentację podzieliłem na 2 części. Po pierwsze opowiem o tych doświadczeniach, które wyciągnąłem ze współpracy z traderami. Natomiast później zobaczyłem, że tak naprawdę to jest podstawa, ale trzeba analizować własny system i trzeba analizować to, co robimy na co dzień. Niezależnie od tego, czy stosujemy teorię fal Eliota, czy stosujemy formacje świecowe, czy bardzo modną, popularną teraz technikę price action i tak dalej, czy jest to analiza fundamentalna, musimy swoje inwestycje analizować. Najlepiej prowadzić dziennik, można to robić w arkuszach kalkulacyjnych, bylebyśmy mogli zobaczyć tak naprawdę swoje błędy i swój postęp. Mam nadzieję, że postęp. Zacznę od tego, że na podstawową rzeczą, czy takim błędem, który pojawia się u inwestorów, to jest brak zarządzania kapitałem. Oczywiście o tym pewnie Państwo wiele rzeczy słyszeli, ja natomiast tylko kilka słów powiem na temat tego, co najważniejsze. Mianowicie brak zarządzania kapitałem sprowadza się zazwyczaj do 2 głównych grzechów. Pierwsza rzecz, miałby być piękny slajd z wielkim znakiem stop, no niestety na razie problemy techniczne uniemożliwiają nam to. Natomiast pierwsza rzecz, stosuj stop lossy. Zawsze. Ja nie jestem zwolennikiem żadnych mentalnych stop lossów. Uważam, że każda pozycja powinna mieć stop lossy ze względu na 2 proste rzeczy. Jeżeli nie mamy stop lossa, jednocześnie nie możemy tak naprawdę stwierdzić,
obiektywnie i zarządzać tą pozycją. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ona wpływa na nasz kapitał. Gdy nie mamy stop lossa, nie możemy określić stosunku zysku do ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ważniejsza rzecz jest inna. Na rynku pojawiają się wydarzenia niespodziewane. I tutaj przykład jednego z traderów. Bardzo uzdolniony trader w szczytowym momencie swojej kariery handlował na rachunku o wartości 3 milionów złotych. Zarządzał pieniędzmi innej osoby. Szło mu bardzo dobrze. Do czasu posiedzenia szwajcarskiego Banku Narodowego. Co się stało? Ten trader był bardzo intuicyjny, bardzo mocno skalpował, bardzo agresywny day trading uprawiał, natomiast nie zabezpieczał swoich pozycji stop lossami, bo wiedział, że zawsze zdąży kliknąć i zamknąć pozycję. W 2011 roku natomiast miało miejsce posiedzenie, nawet to nie było posiedzenie, to była interwencja walutowa Szwajcarskiego Banku Narodowego. Niespodziewana, niezaplanowana, nie poinformowano o tej interwencji wcześniej rynek, więc rynek był zaskoczony. Co się stało? 15 minut, nawet trochę szybciej, 450 pipsów jazdy w dół na dolar franku. Jaki był skutek? Z 3 milionów zostało 0. Gdyby ten trader na jakimkolwiek poziomie, nie wiem, 100 pipsów niżej, arbitralnie ustawił sobie stop loss, tak na wszelki wypadek, gdyby właśnie coś takiego się wydarzyło, zanotowałby oczywiście dużą stratę, ale by przeżył. A co by było, gdyby wyszedł na kawę w tym momencie do kuchni, nie wiem, do toalety? Dwa lata temu, mniej więcej dwa i pół roku temu było takie wydarzenie. Jeden z portali hakerskich tak naprawdę włamał się na stronę Białego Domu i podał informację, że w Białym Domu wybuchła bomba. Oczywiście błyskawicznie ta informacja została zdementowana. To trwało dosłownie kilkadziesiąt sekund. Natomiast w ciągu tych 60 sekund indeksy amerykańskie zanurkowały około 2% w dół. Dla osoby, która handluje na rynku kasowym, to tyle co nic. Natomiast dla osoby, która handluje na rynku Forex, 2% w dół to jest już potężna zmienność. Wróciliśmy z prezentacją na całe szczęście. Dobrze, do tego może wrócimy później. Jesteśmy, jeszcze dwa slajdy. Jesteśmy w tym miejscu. No i co by się stało wtedy, gdyby inwestor także nie posiadał stop lossa na ten jeden news, tak naprawdę niespodziewany, na tą plotkę, która spowodowała, że po 2 minutach rynek wrócił do stanu, z którego spadał. Gdybyśmy nie mieli stop lossów i mieli bardzo agresywny day trading, dziękuję, po rachunku. To jest pierwsza rzecz i tylko na to chciałem zwrócić uwagę. Druga rzecz, równie istotna, to przelewarowywanie. OK. Mam nadzieję, że ten obrazek mniej więcej pokazuje, o co chodzi. Przelewarowanie na rachunku to po prostu, nazwijmy to tak, otworzenie zbyt wielu pozycji, tak, ponad możliwości. Tak jak widzą Państwo tego biednego Hindusa, który ciągnie wózek, który już nie daje rady, załadowany pewnie workami ryżu albo innych produktów spożywczych, tak samo wygląda przelewarowanie na rachunku. Ja nie mówię, że nigdy nie można tego stosować. Są momenty, gdy można się przelewarować. Bardzo określone. Natomiast trzeba mieć świadomość, że raz, drugi, trzeci ten wózek wytrzyma transport, aż w końcu, no niestety pod tym ciężarem się złamie, się zniszczy, a nasz rachunek zbankrutuje. Chodzi tutaj o to, żeby też dać sobie szansę na to, aby zadziałało prawo wielkich liczb, o którym powiem za moment. OK. Kolejna rzecz, którą się nauczyłem od traderów, niestety to jest coś, co nęka chyba każdego tradera na rynku. Myślę, że każdą osobę, która zacznie inwestycje. Mianowicie maksymalizacja skuteczności niszczy nas samych jako inwestorów. Dlaczego? Każdy z nas chciałby mieć częściej rację niż częściej się mylić. To jest oczywiste. Chcielibyśmy mieć skuteczność powyżej 50%. De facto chcielibyśmy, aby nasza skuteczność dążyła w stronę 100%. Byłoby idealnie, bo byśmy mieli, powiedzmy, świętego Graala, który, jak Państwo pewnie już wiedzą lub nie istnieje. Natomiast te dwie liczby, dwie skrajne skuteczności czy sprawdzalności analiz transakcji, jakby to nazwać. Jeden, 93%, to jeden z najzdolniejszych traderów, którego poznałem. Problem był taki, że on również nie stosował stop lossów. Mając taką skuteczność, uważał, że nie potrzebuje. 93% to jest poziom
skuteczności czy trafności transakcji wygenerowany na rachunku w momencie, gdy już wszystkie margin calle zostały zrealizowane, czyli gdy wszystkie pozycje zostały zamknięte przez brokera. W momencie straty, gdy na rachunku było już 0 zł, 93% skuteczności. 35% to jest moja skuteczność. Zobaczą Państwo na końcu, jak to wpływa na wyniki inwestycyjne. Natomiast na co należy zwrócić uwagę? To jest parametr, którym nie wolno się przejmować. Nieskuteczność. Pokażę inny parametr, który można sobie zastąpić. Natomiast to, co jest istotne, wiele osób, nawet profesjonalistów, uważa, że powinniśmy mieć częściej rację, a to jest nieprawda na rynku. Ja pracuję z wieloma doradcami inwestycyjnymi, CFA-ami, osobami, które od lat zarządzają środkami na rynkach kasowych, na rynkach akcyjnych. Dla nich jest proste, trzeba mieć skuteczność 60%, żeby zarabiać. Nieprawda, nie na tym rynku i większość inwestorów, którzy zarabiają, ma skuteczność niższa. No właśnie, takie odwieczne pytanie. Wydaje się, że 50% do przekroczenia skuteczności jest proste, tak? Rzut monetą już i wystarczy. Teoretycznie losowość powinna decydować o tym, czy mamy skuteczność większą od 50%, czy nie. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? Tutaj jest pewien haczyk, mianowicie prawdopodobieństwo warunkowe. Nie wystarczy określić, czy kurs danego instrumentu, eurodolara, DAX-a, złota, obojętnie wzrośnie czy spadnie. To większość z nas potrafi zrobić i zmierzyć sobie skuteczność. Natomiast my dodatkowo, poza tym zdarzeniem, zakładamy, że kupiliśmy eurodolara. Tak? Mamy 50% szans, że to zdarzenie zaistnieje, czyli eurodolar wzrośnie. Dalej musimy sprawdzić kolejny warunek, drugie zdarzenie z rachunku prawdopodobieństwa, które jest tutaj istotne. Czy zostanie osiągnięty take profit? Tak, nie. Znowu po 50% szans i w końcu, czy wcześniej przed osiągnięciem take profitu zostanie zrealizowany stop loss? Tak, nie. Tak naprawdę nas interesuje to drzewko. Eurodolar wzrośnie, zrealizuje nasz take profit, wcześniej nie dotykając stop lossa. Prawdopodobieństwo 12,5%. To jest z rachunku na prawdopodobieństwo warunkowe. I tak naprawdę z tym prawdopodobieństwem walczymy na rynku, a nie 50%. Ja próbuję tak naprawdę od lat przekonywać osoby, że nie powinniśmy patrzeć na skuteczność, bo to jest coś, co będzie powodować, że nasze transakcje będą nieskuteczne. Dlaczego? Bo będziemy starać się przetrzymywać straty, żeby nie zaksięgować stratnej pozycji i będziemy skracać zyski z pozycji, które są w zysku. Dlaczego? Dlatego, żeby jak najszybciej ją zaksięgować jako tą transakcję, gdzie mieliśmy rację. A tu nie o rację chodzi, tylko o zysk na rachunku. Kolejna rzecz dość istotna. Powinniśmy oczywiście, jak na każdym rynku, gdzie inwestujemy, powinniśmy grać to, co widzimy, a nie to, co chcemy widzieć. Jak Państwo widzą, na rysunku dość obrazowo jest to pokazane, jakaś doszczętna rudera i wyobraźmy sobie huragan czy grad, który miałby, czy burzę, która miałaby się pojawić, pewnie ten dom by tego nie wytrzymał. Natomiast bardzo często inwestorzy, zamiast widzieć tego, widzą coś takiego. Tutaj może przykład znowu jednego z traderów, z którym współpracowałem. W teorii fal Eliota mamy 5 fal wzrostowych. Znaczy mamy 5 fal, z czego 3 fale są w kierunku wzrostowym, 2 fale korekcyjne. Ale główny trend Hossa czy Bessa to jest 5 fal. I teraz tak, ten inwestor czy ten trader skutecznie określił falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i co zaczął robić? Zaczął otwierać krótkie pozycje, mimo że fala piąta się nie skończyła. Zaczął grać na bardzo specyficzny wyjątek jakiejś zerwanej fali, który statystycznie występuje rzadziej niż 1% przypadków. Innymi słowy, ten układ dla pozycji krótkiej wtedy na DAX-ie, dodam tylko, że DAX wtedy kosztował niecałe 5000 punktów, pewnie Państwo wiedzą, ile DAX kosztuje teraz, grał dla niego to, co naprawdę było fundamentem do gry pod pozycję krótką, wyglądało tak, a nie tak. Więc pamiętajmy o tym, a nie tak, znowu nam slajd nie przeskoczył. Dobrze, a nie tak. Więc pamiętajmy o tym, żeby grać ten układ techniczny, który widzimy. Dosłownie dwie rzeczy, czy trzy informacje na temat teorii fal. Gdy udzielałem wywiadu przed tą konferencją, pytano mnie,
Jak to jest właśnie z teorią fal? Bo wiele osób uważa, że ona nie działa, że ona jest nieskuteczna, że tak naprawdę teoria fal to jest coś, co wygląda pięknie na papierze, ale nie da się tego skutecznie stosować. No i tu jest błąd, bo to można skutecznie stosować, co udowodnię Państwu na końcu. Natomiast cały błąd polega na tym, że bardzo często i inwestorzy, i analitycy, i osoby, które powiedzmy są autorytetami w dziedzinie tej analizy, zapominają o tych trzech najprostszych zasadach oznaczania fal. Zawsze, gdy to możliwe, należy oznaczać impuls. Dopiero gdy nie możemy oznaczyć impulsu, możemy spróbować oznaczyć dany układ jako korektę prostą. Gdy nie możemy oznaczyć korekty prostej, decydujemy się na korektę złożoną. Jak Państwo pewnie widzieli, magazyn bodajże FX Mag, taki żółtą okładką, znajduje się tutaj na targach. Tam są dwie analizy Elliottowskie. Jak Państwo sobie sprawdzą, jest łącznie 5 wykresów przez dwóch różnych autorów. 3 wykresy są źle oznaczone. Właśnie z pominięciem tych podstawowych zasad. Oczywiście nie mówię, że złe oznaczenie spowoduje to, że obstawimy zły kierunek. Często się zdarza tak, że możemy źle oznaczyć dany układ falowy, ale kierunek będzie poprawny. Natomiast jeśli, tak jak ten mój kolega, ten trader, z którym pracowałem, będziemy grać czy obstawiać scenariusze, które mają bardzo małe prawdopodobieństwo realizacji, to prawdopodobnie skończymy jako bankruci. Kolejna rzecz, która jest dość istotna, która większości inwestorom początkującym może się wydawać nie tak oczywista, to jest pewność. Coś takiego jak pewność na rynku nie istnieje. Mamy tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo. Tu są dwa cytaty osób, z którymi pracowałem. Jeden z członków zarządu domu maklerskiego, w którym pracowałem, mówił mi: Marcin, powiedz po przebiciu jakiego poziomu już na pewno trend się odwróci. No, ja po kilku latach pracy na rynkach zlewarowanych wiem, że nie ma takiego poziomu. Bo ten poziom, jakbyśmy umieli taki poziom wyznaczyć, to mielibyśmy pewność, czyli po przebiciu tego poziomu zajęlibyśmy pozycję odwrotną. Tak naprawdę mamy tylko te poziomy, które negują dany schemat. Czy to jest teoria fal, czy to jest formacja głowy z ramionami, czy to jest jakiś układ świeczkowy. Przebicie pewnego poziomu zaneguje ten układ i tylko tyle. Natomiast nie jest dowodem na to, że na przykład trend już będzie podążał w zupełnie drugą stronę. I druga rzecz, to mówił jeden ze sprzedawców domu maklerskiego, mówił kilka miesięcy po tym, jak Ben Bernanke uruchomił trzeci program QE3, czyli ten trzeci program skupu aktywów, mówił o tym, że każdy, tak naprawdę użył jeszcze słowa, którego tu nie wkleiłem, każdy debil wiedział, że euro-dolar będzie rósł. Czemu wy, w sensie departament, w którym pracowałem, czemu wy nie graliście pozycji długiej? No i znowu, po fakcie łatwo oceniać, natomiast pamiętajmy o tym, że rynki są nieprzewidywalne i tak naprawdę na żywo inwestując, wcale nie mamy pewności, że dany czynnik fundamentalny wpłynie w taki, a nie inny sposób na cenę czy na wykres. W końcu coś, na czym opiera się każda analiza techniczna, na czym opiera się teoria fal Elliotta, czyli prawo wielkich liczb i statystyka. Mówiłem Państwu, że na rynku nie ma takiego słowa jak pewność. Jest tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo. Natomiast znają pewnie Państwo eksperyment z rzutem monetą. Mamy możliwość wyrzucenia orła i reszki. Prawdopodobieństwo jednego i drugiego zdarzenia jest takie same, 50%. Natomiast jeżeli rzucą Państwo 10 razy, istnieje takie ryzyko czy szansa, że 7-krotnie nam wypadnie reszka, 3-krotnie wypadnie orzeł. Czy to znaczy, że prawdopodobieństwo się zmieniło? Czy to znaczy, że coś tutaj zawodzi? Czy to znaczy, że w kolejnym rzucie powinniśmy obstawiać reszkę, bo wypadła 7 razy wcześniej, a orzeł tylko 3? Absolutnie nie. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że mamy zbyt małą próbę, zbyt mało obserwacji. Innymi słowy, jak będziemy wykonywać kolejne rzuty, gdy rzucimy 100 razy monetą, prawdopodobnie powiedzmy 58 razy wypadnie reszka, 42 razy wypadnie orzeł. Jak zwiększymy to do 1000, miliona, miliarda razy, to tak naprawdę to prawdopodobieństwo będzie zbiegać do tego właściwego, czyli 50%. No i po to potrzebujemy systemu zarządzania kapitałem, ponieważ na rynku działa prawo wielkich liczb. To znaczy, jeżeli pozwolimy, czy nasze działania pozwolą nam wytrwać dostatecznie długo na rynku, to układy, które są najbardziej prawdopodobne, które często gramy, w końcu zadziałają. Tylko do tego potrzebujemy wiele powtórzeń.
W przypadku teorii fal można powiedzieć, że mamy impuls wzrostowy, który buduje nam falę pierwszą i fala druga powinna być dynamicznym zygzakiem spadkowym, który dociera do 62% zniesienia Fibonacciego. Natomiast może się zdarzyć tak, że fala druga zbuduje nam korektę płaską, która zakończy się tylko na powiedzmy 38% zniesienia Fibonacciego fali pierwszej. Ale czy to znaczy, że powstała jakaś nowa zależność? Nie, absolutnie nie. To znaczy, że powstał nam ten jeden wyjątek, ten scenariusz mniej prawdopodobny, ale my cały czas powinniśmy obstawiać scenariusz główny, czyli głębszą korektę dla fali drugiej. Musimy dać szansę naszemu systemowi inwestycyjnemu przetrwać po to, aby to prawo wielkich liczb, prawdopodobieństwo zadziałało. Ja wiem, jakie to jest ciężkie, bo czasami na rynku mamy nawet przez okresy kilku tygodni takie dość duże odchylenia od tego, co jest średnią, czy od tego, co jest tym prawdopodobieństwem najczęściej występującym i korci często inwestora, żeby zagrać to, co jest ostatnio, tak? Czyli takie układy, jakie się powtarzają ostatnio. Natomiast w długiej perspektywie trzymanie się tego, pamiętanie o tym, że prawdopodobieństwo i statystyka działa, tylko to pozwoli nam przetrwać na rynku. No właśnie, kolejna dość istotna rzecz. Czy powinniśmy hedżować pozycje? Teoretycznie hedżowanie pozycji ma sens. Natomiast z mojej perspektywy widziałem trzech traderów, którzy oczywiście mieli kilkunastoletnie doświadczenie, którzy hedżowali pozycje. I każdy z tych traderów skończył tak samo, czyli bankrut na rachunku. Moim zdaniem można hedżować pozycje, ale w bardzo określonej sytuacji. Czyli tylko i wyłącznie wtedy, gdy ten hedge, czyli otwarcie pozycji przeciwstawnej, żeby zabezpieczyć stratę, tylko gdy ten hedge ma na celu poprawienie poziomu wejścia lub przesunięcie stop lossa. I warunek hedge koniecznie musi mieć stop lossa, jak i główna pozycja. Bo inaczej, jeżeli nie będzie mieć stop lossa, to jest bardzo częsty błąd, który się stawia. Inwestorzy hedżują pozycje, ściągają stop lossy i tak naprawdę nie wiedzą, co potem z tymi pozycjami zrobić. Pokażę Państwu przykład, jak sygnałami, które publikowałem do klientów na platformie MetaTrader, zahedżowaliśmy pozycje na dolarze amerykańskim do dolara kanadyjskiego. To jest układ techniczny Elliottowski na parze walutowej dolar amerykański do dolara kanadyjskiego. Ja go wtedy oznaczyłem jako Elliottowskiego trójkąta. Fala A, B, C, D i tak naprawdę grałem zarówno na tą falę C ze stop lossem w tym miejscu, jak i na ostatnią falę E, czyli skracałem od tego miejsca mniej więcej trzy pozycje z bardzo agresywnym stop lossem w tym miejscu. Na tą chwilę wygląda, że cały układ może być zrealizowany. W przypadku teorii fal przebicie ramienia AC jest jak najbardziej dopuszczalne, wręcz jest to prawidłowość. Powinna cena albo przebić to ramię, albo nie dojść do tego ramienia. Natomiast co się stało dalej? Na razie to jest hipoteza i hipoteza musi być potwierdzona przez kolejny ruch fal, czyli sekwencję pięciofalową spadkową. Stało się coś takiego. Po pierwsze, w tym miejscu mieliśmy trzy fale. Już to był duży znak zapytania. Po drugie, cena wsparła się na tym ramieniu, nie chciała go z powrotem przebić, więc było ryzyko zamiast takiego układu ABC jako fala C, DE, będziemy mieć podwójnego zygzaka W, X, Y. Dopiero fala C, kolejne dwie nogi w trójkącie i spadek. Co w tym momencie powinniśmy zrobić? Żeby uchronić się przed tym stop lossem, można zrobić dwie rzeczy. Albo ten stop loss powinien być przesunięty tutaj, no ale jeżeli mamy dużą pozycję, to musimy to jakoś zabezpieczyć, więc należałoby otworzyć pozycję długą, koniecznie ze stop lossem, bo hedżujemy się, stop loss na załamanie podwójnego zygzaka i tak naprawdę dwa take profity. Jeden na przebicie szczytu, gdzie powinniśmy połowę hedża ściągnąć, drugi do równości tych dwóch zygzaków, gdzie powinniśmy ściągnąć kolejną połowę. To, co ten układ by nam pozwolił na osiągnięcie czego? Że te pozycje krótkie, które były zajęte w tym miejscu i w tym miejscu, dzięki hedżowi teoretycznie poprawilibyśmy poziom wejścia, podnieślibyśmy poziom wejścia. Co się wydarzyło? Znowu mam slajd, nie chcę przeskoczyć. No właśnie, za daleko. To się wydarzyło. Przebiliśmy tylko szczyt, dosłownie minimalnie. To są wykresy bodajże sprzed dwóch tygodni. Przebiliśmy minimalnie szczyt. Przyszła informacja na temat ropy naftowej, która ściągnęła notowania bardzo dynamicznie w dół, wybiła stop lossa dla hedża,
I dobrze, bo gdyby tego nie zrobiła, to prawdopodobnie mielibyśmy olbrzymie problemy z wyjściem z tego hedża, wychodzilibyśmy przebijając ten dołek. Fala E była bardzo płytka, nie do zagrania praktycznie, bo ja zawsze w trójkątach czekam na co najmniej 50% zniesienia ostatniej fali D, żeby zagrać na falę E. Tutaj mieliśmy 38 czy nawet mniej procenta zniesienia, więc no nie do zagrania, nie do wyjścia, dopiero byśmy z hedża wychodzili tutaj, czyli tych 100 kilkadziesiąt pipsów gorzej. Cena spadła dalej, ale specjalnie prezentację przygotowywałem mniej więcej 2 tygodnie temu, a zaktualizowałem jeszcze o ten jeden slajd. Dlaczego? Dlatego, żeby Państwu pokazać, że na rynku nigdy nie ma pewności i układy falowe się zmieniają. Układ, który wtedy najbardziej prawdopodobny układ był trójkątem, teraz zamienił się po prostu w impuls spadkowy. 1, 2, 1, 2 i kolejne podfale. 1, 2, 3. W piątek przebiliśmy dno 1,30, 1,50. Hedżować można, ale jest to bardzo skomplikowane, dlatego początkującym inwestorom radzę nie hedżować. Natomiast inwestorom doświadczonym mówię, ok, hedżujmy, ale pamiętajmy o tym, aby stop lossy dla zarówno pozycji głównej, jak i dla hedża były zawsze ustanowione, ponieważ to ułatwi nam wyjście z tej pozycji. I na koniec trochę o emocjach, o tym, jak emocje mogą niszczyć tradera. Ci z Państwa, którzy kiedyś już handlowali na rachunku, wiedzą, jak ciężko się zamyka straty, jak ciężko przeżywa się tak naprawdę sytuację, gdy nie mamy stop lossa. Cena bardzo mocno nam już odjechała od ceny wejścia in minus i mamy tylko powiększającą się stratę, zbliża się margin call i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien sposób z programowania neurolingwistycznego, który pomaga nam sobie radzić z tymi sytuacjami. Zaraz powiem, o co chodzi z tym fotelem. Najpierw taki krótki eksperyment czy krótkie doświadczenie. Każdy z Państwa może to zrobić samemu teraz we własnym zakresie, bądź też po całej konferencji na spokojnie o tym pomyśleć. Może tylko dodam, że programowanie neurolingwistyczne zwane NLP to jest sposób zarówno wywierania wpływu na ludzi, jak i tak naprawdę na własną psychikę. Bardzo pomocny w radzeniu sobie z emocjami na rynku Forex. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić tą szkołę czy tą filozofię, polecam książki Andrzeja Batko, to jest polski guru NLP. Wyobraźmy sobie sytuację, która jest dla nas bardzo trudna, którą dopiero w przyszłości mamy przeżyć. Czyli to może być zarówno, powiedzmy, rozmowa rekrutacyjna w sprawie pracy, to może być rozmowa w sprawie ważnego kontraktu, który będzie ratował płynność naszej firmie. To może być trudna rozmowa z naszym partnerem życiowym, małżonkiem, to może być sytuacja, w którym ważna dla nas osoba umiera. Ogólnie wszystkie te sytuacje, które wywołują bardzo negatywne emocje. My bardzo często nie chcemy o nich myśleć, żeby nie pogrążać się w te negatywne emocje, natomiast są dwa sposoby, jak można sobie z nimi poradzić. Po pierwsze, obsadzamy siebie w roli pierwszoplanowej i reżyserujemy spektakl. Myślę, że to większość z Państwa robi, czyli jeżeli mamy jakieś wydarzenie w przyszłości, takie, które może wywołać większy stres w nas samych, to próbujemy sobie wyobrazić, jak to wydarzenie będzie przebiegało. Wyobrażamy sobie naszą, powiedzmy, weźmy za przykład rozmowę rekrutacyjną, tak? Wyobrażamy sobie, że przychodzimy na spotkanie, wyobrażamy sobie te niewygodne pytania, które są zadawane i my cały czas patrzymy z perspektywy nas samych, tak? Czyli naszymi oczami mamy ten kadr pierwszoplanowy. Jeżeli Państwo zrobią sobie to doświadczenie na spokojnie w domu i pomyślą o takim stresującym wydarzeniu, to zobaczą, że zazwyczaj barwy tego wydarzenia są bardzo negatywne. Dużo szarości, dużo ciemności, dużo negatywnych emocji. I co można zrobić, aby sobie z nimi poradzić? NLP mówi jedno. Usiądź w fotelu kinowym, tak naprawdę tak jak tutaj Państwo siedzą, usiądź w tym fotelu, ten Twój nagrany film włóż do projektora, załóż jakąś kolorową soczewkę i odtwórz to wydarzenie, ale tak, jakbyś patrzył na nie z boku. Czyli oglądasz film z własnym udziałem. I stosowanie takiego podejścia pozwala po pierwsze trochę opanować te negatywne emocje. Jak to można wykorzystać na rynku Forex? Najprościej wyobrazić sobie stop lossy i straty, które zrealizujemy. Czyli wiele inwestorów otwiera pozycję, nawet jeżeli ustawia stop lossa, to w ogóle nie patrzy, co ten stop loss może wywołać. I w momencie, gdy cena dochodzi do stop lossa, to albo je usuwa, albo przesuwa
na przykład w dół dla pozycji długich, czy do góry dla pozycji krótkich. Natomiast w momencie ustanowienia stop lossa trzeba go przetrawić. Pomyśleć, ile on straty może wygenerować, jak to może na nas wpłynąć, żebyśmy my byli już zeznajomieni z tą stratą. To innymi słowy pozwala nam się tylko i wyłącznie pozytywnie zaskoczyć, jeśli nasza transakcja będzie skuteczna. Natomiast jeśli zostanie zrealizowany stop loss, to po pierwsze nie będziemy przesuwać tego stop lossa, ale po drugie, gdy on zostanie zrealizowany, to nie wywoła takich negatywnych emocji, jak mógłby, gdybyśmy tego mechanizmu obronnego przed własnym umysłem nie przeprowadzili. To była pierwsza część, dość istotna, natomiast istotniejsze wydaje się to, w jaki sposób należy analizować własne transakcje. Ja na każdym szkoleniu, które prowadziłem, sugerowałem inwestorom, aby prowadzili dziennik. Dziennik można prowadzić na papierze, oczywiście, no ale mamy w tym momencie dobę komputeryzacji, więc najprościej każdą transakcję wpisywać do arkusza kalkulacyjnego. Co nam to umożliwia? Umożliwia nam po pierwsze sprawdzenie wielu parametrów i wyciąganie wniosków. Ja na podstawie swoich transakcji, tych 1700 sygnałów, które opublikowałem, które są dostępne, historyczne sygnały na serwerach domu maklerskiego, wyciągnąłem wiele wniosków, które pozwoliły mi trochę odpowiedzieć na nurtujące pytania, rozwiać trochę wątpliwości na rynku. Zacznijmy od tego pytania. Jaki jest właściwy wskaźnik zysku do ryzyka? Ta waga szalkowa z tyłu doskonale pokazuje właśnie to, co ważymy, czyli potencjalny zysk z tą stratą, którą możemy ponieść. W wielu opracowaniach znajdą Państwo odpowiedź, która mówi, że wskaźnik zysku do ryzyka powinien wynieść 2, minimum 2. Odpowiedź to jest nieprawda. Mianowicie wskaźnik zysku od ryzyka musi być uzależniony od naszej skuteczności. Jeżeli mamy skuteczność 90%, tak jak ten mój kolega trader, to wystarczą zdecydowanie mniejsze wskaźniki w stronę jedności, czy nawet mniej. Gdy mamy skuteczność taką jak ja, 35%, to lepiej mieć ten wskaźnik zysku do ryzyka większy. Ja w ogóle zauważyłem, po analizując swoje transakcje, że wraz z rozwijaniem systemu inwestycyjnego, a to jest oczywiście ewolucja, ten wskaźnik zysku do ryzyka z poziomu 2,25 3 lata temu ewoluował prawie do 5. Wynika to między innymi z faktu, że bardzo lubię grać trójkąty eliotowskie, które dają najlepsze payoffy, czyli właśnie najlepsze wskaźniki zysku do ryzyka. No i ten wskaźnik pozwala nam zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeżeli sobie założymy, że 2 to jest minimum, czyli powiedzmy możliwość zarobku 200 pipsów do straty 100 pipsów, jeżeli 2 to jest minimum, to pozwoli nam to przesunąć w czasie moment otwarcia pozycji. Innymi słowy, nie będziemy ich otwierać za szybko. Jeżeli wiemy, że powiedzmy, zakładamy, że mamy trend wzrostowy i czekamy na korektę, to nie otworzymy ją w momencie, w którym wskaźnik zysku do ryzyka będzie wynosił 1. Będziemy czekać na głębszą korektę, tak aby ten wskaźnik zysku do ryzyka co najmniej 2 wyniósł. Ja polecam tak naprawdę przyjąć parametr 3 jako ten parametr podstawowy, nie 2. I tak naprawdę dla osób, które nie mają czasu na agresywny day trading czy scalping, raczej wydłużać te wskaźniki. Natomiast to jest, dlatego potrzebujemy stop lossów, bo bez stop lossów nie zmierzymy tego wskaźnika, a bez tego wskaźnika nie będziemy potrafić określić, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta transakcja powinna być zawarta, czy nie. To jest jedna rzecz. Kolejna. Ten obrazek, myślę, dość dobrze pokazuje, co mam na myśli, jaką dźwignię finansową należy stosować. Moim zdaniem, im mniejszą, przynajmniej na początku, tym lepiej. Dźwignia finansowa to jest miecz obosieczny. Zarówno pozwala nam zarabiać w ciągu krótkich okresów czasu, jednego, dwa dnia czy tygodnia, kilkadziesiąt procent, ale tak samo szybko możemy stracić nasze środki. Pamiętajmy o tym prawie wielkich liczb. Musimy tak dostosować wielkość otwieranej pozycji, innymi słowy wielkość dźwigni finansowej, aby przetrwać na rynku co najmniej kilka tygodni, najlepiej minimum kwartał. Ja z analizy swoich transakcji zauważyłem, że początkowo za przykładowo rok 2014 średnia dźwignia, jaką używałem, to było 4,5. Za rok 2015 już niecałe 2. Oczywiście tutaj znaczenie ma zmienność, bo w 2015 na rynku walutowym zmienność była znacznie wyższa, stąd też to ryzyko podejmowane w pojedynczych transakcjach było mniejsze.
Natomiast to, co znowu mogę tutaj poradzić, to raczej w stronę jedności niż w stronę 100. Są oczywiście brokerzy, którzy nawet gwarantują bodajże 888 dźwignię, no ale to jest jazda bez trzymanki. To jest tak naprawdę hazard, ruletka, a nie inwestowanie. A ja wyznaję taką zasadę, że my powinniśmy jednak na tym rynku inwestować, żebyśmy dbali o zarządzanie kapitałem i stosowali dźwignię taką, która pozwoli nam przetrwać co najmniej kilkadziesiąt dni sesji tradingowych. Na jakich instrumentach powinno się handlować? Myślę, że to jest pytanie, które każda osoba początkująca by zadała, zresztą myślę nie tylko początkująca. No przede wszystkim ważna jest dywersyfikacja, czyli nie skupiamy się na jednej parze walutowej czy na jednym instrumencie. A dlaczego? Gdy przychodziłem do domu maklerskiego BZWBK jako analityk, moją ulubioną parą walutową był popularny kabel, czyli funt sterling kwotowany do dolara amerykańskiego. Miałem największą sprawdzalność analiz dla tej pary walutowej, największą zyskowność transakcji dla tej pary walutowej. Natomiast w roku 2015, w połowie roku, bodajże 4 miesiące pod rząd miałem ujemne, czyli sprawdzalność zdecydowanie spadła, a wyniki były ujemne. Gdybym miał tylko tą jedną parę walutową, to być może mógłbym zbankrutować na rynku. Dlatego dobrze jest to ryzyko dywersyfikować. Mieszkając w Europie, tradując w czasie sesji europejskiej czy londyńskiej, no powinniśmy wybrać przede wszystkim najpierw parę walutową, która jest najpłynniejsza dla tego rynku, czyli euro-dolar lub właśnie wspomniany kabel. Euro-dolar dla mnie jest bardzo skomplikowany, no i myślę, że dla większości inwestorów może być trudną walutą, więc ja skłaniam się bardziej ku brytyjskiej walucie, czyli funt do dolara amerykańskiego lub też ewentualnie obie te waluty naraz. Do tego warto dołożyć kontrakt terminowy, czyli tak zwany CFD, kontrakt na różnicę, na indeks giełdowy. W naszej strefie czasowej najlepiej to zrobić inwestując na niemieckim DAX-ie. Tam mamy inną zmienność, ten instrument porusza się na innych danych, pozwala nam trochę dywersyfikować inwestycje. Co więcej, warto dołożyć albo jeden surowiec, albo jedną parę walutową surowcową, czyli mówiąc krótko, albo inwestycje w ropę, złoto, srebro, bądź inwestycje w dolara kanadyjskiego czy dolara australijskiego. Dolar kanadyjski uzależniony jest od cen ropy naftowej, dolar australijski od cen tak naprawdę koszyka surowców, bo to jest i złoto, i miedź, i ropa naftowa, i węgiel, i ruda żelaza. Ja obecnie analizuję 10 instrumentów i na 10 instrumentach publikuję sygnały. To jest dość dobra dywersyfikacja. Natomiast na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Na pewnych walorach razem nie warto zawierać transakcji, bo to tylko zwiększa nam ryzyko. Na przykład, jeżeli już tradujemy na dolar jenie, to powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, odpuścić indeks Nikkei, ponieważ te walory poruszają się praktycznie zgodnie ze sobą. Więc jeżeli zajmiemy pozycję długą w dolar jenie i długą na indeksie Nikkei, to de facto możemy być z dużą dozą pewności przekonani o tym, że ruch będzie taki sam. Czyli jeżeli oba instrumenty będą rosły, to po prostu zarobimy podwójnie, jak oba będą spadać, stracimy podwójnie. Dlatego moim zdaniem nie powinniśmy takich rzeczy robić. Tak samo wielu inwestorów lubi euro-jena. To jest taki miks europejskiej waluty i azjatyckiej. Mi ta para walutowa nie leży, ale też z innego względu nie analizuję jej i nie publikuję żadnych sygnałów dla tej waluty. Ponieważ analizuję euro-dolara i analizuję dolar-jena. Więc jeżeli jeszcze miałbym dołożyć euro-jena, to znowu się nam robi trochę masło maślane. I jeżeli byśmy chcieli zająć 3 pozycje na każdym z tych instrumentów, to my po prostu świadomie zwiększamy lewar, to co mówiłem na początku. To jest znowu niepolecane dla osób początkujących, jak i w ogóle moim zdaniem lepiej otworzyć po prostu 2 razy większą pozycję na przykład na dolar-jenie lub na euro-dolarze, niż jeszcze dokładać euro-jena. Chyba, że handlujemy tylko na euro-jenie, to nie ma oczywiście, nie ma problemu. Do momentu, do którego szwajcarski Bank Narodowy ściągnął ten cap, czyli ściągnął cap, czyli poziom, sztywny poziom wymiany euro-franka, bez sensu było handlować na euro-dolarze i na dolar-franku, ponieważ korelacja między nimi wynosiła praktycznie minus 1. Jak euro-dolar rósł 100 pipsów, dolar-frank spadał 100 pipsów ze względu na ten sztywny cap. Więc znowu handlowanie i na tym to jest tak samo, jakbyśmy otworzyli podwójną pozycję
na eurodolarze. Mówię, że to było do momentu, gdy został ten kap ściągnięty, czyli przez mniej więcej okres 3-4 lat. Prościej, jeżeli już świadomie zwiększamy lewar, skupić się na jednym instrumencie. Więc na tym, na to należy zwrócić uwagę i na tym należy pamiętać. Zresztą wiele portali informacyjnych, takich darmowych, pokazuje korelacje pomiędzy poszczególnymi walutami i innymi instrumentami finansowymi, aby właśnie przez przypadek może nieświadomie się nie zlewarować. Jaki horyzont inwestycyjny powinniśmy wybrać? No to znowu wszystko zależy od naszego, powiedzmy, trybu życia, trybu pracy. Jeżeli nie mamy czasu na oglądanie analiz, nie mamy czasu na analizowanie rynku, to nas tak naprawdę będzie interesowała ta droga już na szczyt, czyli będziemy wybierać długie horyzonty czasowe. To będzie to tak naprawdę position trading, czyli pozycje na kilka tygodni czy kilka miesięcy. Jeżeli powiedzmy jesteśmy w stanie poświęcić te 15 minut dziennie na to, aby się zalogować na platformę, zobaczyć analizy, zastanowić się, gdzie można ustawić zlecenia oczekujące, to nas będzie obchodził raczej, powiedzmy, ten swing trading, tak? Czyli taki trading, którego czas życia inwestycji to jest od jednego dnia mniej więcej do jednego tygodnia. Ja zdecydowanie preferuję taki kierunek, bo dla mnie jest to więcej sygnałów jest klarownych na tym interwale czasowym, czyli na kilka dni transakcja. No ale jeżeli znowu żyjemy z tego i obserwujemy rynek cały czas, to będziemy day traderami, czyli nas interesuje ta kładka, lub wręcz skalperami, czy nas będzie interesować, powiedzmy, jedna deska na tej kładce. Wszystko zależy od tego, ile czasu możemy poświęcić na tym rynku. Oczywiście musimy też uwzględnić to, że czasami możemy poświęcić bardzo dużo czasu, ale to nie daje efektów, czyli będziemy zawierać bardzo dużo transakcji, ale nasz kapitał tak naprawdę nie będzie rósł, więc też należy się zastanowić, czy takie angażowanie ma sens, jakie są koszty alternatywne takiego handlu, czy nie lepiej handlować w perspektywie dłuższej, bądź na odwrót. Jeżeli mamy, powiedzmy, mały rachunek, który nie jest dla nas problemem nawet stracić, czyli możemy dość agresywnie na nim handlować, to może zamiast trzymać pozycję przez kilkanaście dni, może lepiej wtedy zwiększyć to ryzyko i handlować w ujęciu day tradingowym. To jest pytanie, na które muszą sobie Państwo odpowiedzieć oczywiście sami, ale takiego horyzontu należy szukać do każdego systemu inwestycyjnego, ponieważ każdy system inwestycyjny jest indywidualny, i każdy z Państwa jako inwestor jest również indywidualny. Na koniec, jaką miarę skuteczności powinniśmy szukać zamiast skuteczności tak naprawdę analiz, czyli jaką miarę efektywności naszego systemu? Moim zdaniem miara efektywności dość dobra do zastosowania to w przypadku swing tradera, czyli takiej osoby jak ja, to jest stosunek tygodni na plusie do tygodni na minusie. U mnie prawie 60% tygodni w publikowanych sygnałach to są tak naprawdę wyniki poszczególnych tygodni, tylko dodam, że te wyniki są liczone w sposób zdelewarowany, czyli tutaj mamy proste założenie. Kupujemy przykładowo euro-dolara po 1,10, sprzedajemy po 1,11, mamy 100 pipsów wzrostu, to jest mniej więcej około 1% na plusie. Czyli pomijamy efekty dźwigni, aby to było transparentne i aby można to było w sposób porównywalny liczyć. I w wynikach też nie uwzględniam czegoś takiego jak zwiększanie pozycji. Tak? Liczę tylko i wyłącznie po bieżących cenach. To pozwala tak naprawdę na obiektywizację tych wyników. A 60% tygodni na plusie prawie przy skuteczności na poziomie 35%. I to jest parametr, który mnie pozwala jako traderowi, jako analitykowi oceniać własne inwestycje. Oczywiście nie chodzi o to, aby każdy ten słupek był zielony, bo byłoby idealnie, ale to jest utopia i tak na rynku nie ma. I momenty ponoszenia strat są normalne. Natomiast mówiłem trochę o lewarowaniu i powiedziałem, że są momenty, gdy można się mocniej przelewarować. Ja tak zrobiłem, oczywiście wynik był tego, powiedzmy, w zero czy lekko na minusie, ale tak zrobiłem na początku zeszłego roku. To były zalewarowane pozycje na euro-dolarze w trójkącie. Tam mniej więcej wiele transakcji miało stosunek zysku do ryzyka 1 do 10, 1 do 12, czyli bardzo zyskowne transakcje w przypadku realizacji układu. I to praktycznie tygodniowymi świeczkami pozwoliło wygenerować olbrzymie wyniki.
No i oczywiście potem był bardzo agresywny trading w drugą stronę, na co sobie mogłem pozwolić tylko i wyłącznie ze względu na ten zyskowny okres. Gdybym tego zyskownego okresu nie miał, nie mógłbym tak agresywnie handlować, bo inaczej bym poniósł tak naprawdę duże straty, a tu no, traciłem część wypracowanego zysku. Natomiast to jest taka podstawowa jednostka czasu, jaką rozpatruję, ale nie próbuję optymalizować każdego tygodnia, żeby był to słupek zielony, bo jest to niemożliwe. To, na czym staram się skupić, to ujęcie miesięczne. Staram się tak publikować sygnały, aby każdy miesiąc był na plusie. No oczywiście to też jest trudne, bo są miesiące lepsze, gorsze. Tak samo każdy analityk czy każdy inwestor ma wahnięcia formy. To jest naturalne. I są okresy, w których po prostu rynek, nazwijmy to, w którym moim zdaniem nie działa prawo wielkich liczb, tak? Czyli mamy małą próbę i przez to mamy układy, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest dość niskie. Tak wygląda mniej więcej stopa zwrotu dla każdego miesiąca. Ta strata w przypadku policzenia tego zysku z lewarem wynosiła 20%, natomiast w przypadku policzenia bez lewaru jest wysoka, no ale tak jak powiedziałem, to jest dopuszczalne przez ten słupek. Tylko i wyłącznie. Gdyby tego dużego słupka nie było, tak agresywnie nie można byłoby handlować. I to jest właśnie odpowiedź, kiedy możemy zwiększać lewar. Wtedy, gdy mamy dobry okres inwestycyjny, można zwiększać lewar. Natomiast w momencie, gdy dopadnie nas, powiedzmy to, spadek formy, powinniśmy wrócić do tego poziomu początkowego. No i na koniec jeszcze jeden wykres. To jest 1700 sygnałów opublikowanych od ostatniego kwartału 2013 roku w domu maklerskim BZWBK i mniej więcej stopa zwrotu. Wynik trzycyfrowy przy użyciu teorii fal, ale niestety przy skuteczności na poziomie 35%, bo każdy by chciał, żeby ta skuteczność była wyższa. Natomiast to dowodzi na to, że skuteczność czy sprawdzalność analiz to nie jest ten najważniejszy element. Najważniejszy element to jest dochodowość tychże analiz. Ja z mojej strony dziękuję Państwu za uwagę. Chciałem dodać jeszcze kilka informacji. Po pierwsze, jeśli ktoś jest z Państwa zainteresowany analizą techniczną, teorią fal Eliota, ja dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o 10.30 na żywo prowadzę krótkie webinary, 20-30 minut na stronie internetowej. Wchodząc w zakładkę Forex, można się zapisać na takie bezpłatne szkolenia i razem ze mną obserwować rynek, popatrzeć na tych głównych 5 par walutowych, na 2 surowce, ropę i złoto, na 2 indeksy, czy kontrakty na różnicę, na indeks DAX, na indeks S&P. Można też zadawać pytania. Dostęp do wszystkich moich analiz, sygnałów jest możliwy po założeniu konta w domu maklerskim. Jedna tylko informacja. Wraz z kolegą będę prowadził 14 kwietnia szkolenia w Krakowie, więc na nie również chętnie zapraszam. Ostatnia rzecz, ostatni komunikat, ostatnie ogłoszenie. Za moment będę prowadził debatę, na którą zachęcam, czy będę brał udział w debacie, na którą zachęcam Państwa, aby Państwo przyszli. Będę mówił, dlaczego moim zdaniem w 2016 roku najlepszy call, czy najlepsza decyzja inwestycyjna to wybór surowców. Więcej zdradzę na debacie. Natomiast za Państwa obecność, za poświęcony czas serdecznie Państwu dziękuję. Jak pojawią się pytania, można śmiało pisać na mój adres służbowy. Gdy będę mieć tylko możliwość i chwilę czasu na odpowiedzenie, to chętnie oczywiście odpowiem na Państwa uwagi. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.